Czołem. Witajcie w kolejnym odcinku Pieprzyć kalorie. Upał okrutny, tak więc zrobimy dzisiaj coś, co nam pomoże przetrwać te upały, a będzie to Salmoreja de Cordobes, chłodnik z Andaluzji, południa Hiszpanii, mniej znany brat gazpacho. Chłodnik Salmorejo składa się głównie z pomidorów, suchej bułki i oliwy z oliwek. Reszta rzeczy są dodatkami, które podkręcą smak i wykończą nam całe danie. Zaczniemy od tego, że pomidory musimy koniecznie pozbawić skórki, bo w innym wypadku może nam paskudnie stanąć w gardle. A jak pewnie wiecie, najlepszy sposób, aby to zrobić, ponacinać pomidorkę o w ten sposób, każdego z osobna, i wrzucić do wrzątku na niecałą minutę. Sami zobaczycie, jak skórka zacznie się marszczyć. Tutaj mamy wrzątek. No i pamiętajcie, nie trzymajmy ich zbyt długo, żeby ich nie ugotować. Pomidory już gotowe, widzicie? O, skórka sama odchodzi. Cyk. Chłodnik Salmorejo róbmy wtedy, kiedy jest sezon na pomidory. Koniecznie ze świeżych, żadnych pelati, żadnych w puszce, a obawiam się, że z zimowych pomidorów nie będzie tak smaczny. Powiem Wam, tajniki Salmorejo oraz kuchni hiszpańskiej poznałem dzięki mojemu przyjacielowi Ramonowi. I w tym miejscu chciałbym mu serdecznie podziękować. Ramon, muchas gracias por todas ciencias. Besos. Muah. Jeżeli nie macie tak wyćwiczonych rąk od gotowania, które są w stanie utrzymać wrzątek, to nadziejcie sobie tutaj na widelec i sobie obdzierajcie. Przygotowując pomidory, pamiętajcie o tym, żeby wyciąć gniazdo nasienne. Ono jest twarde, łykowate. Nie będzie Wam smakować. Można w prosty sposób to zrobić o tak. Bić mały nożyk i okrągłym ruchem wykroić. A teraz trzymajcie się mocno. Sponsorem odcinka są Easy Kuchnie. Salmorejo, do salmorejo używamy suchej buły. To też jest dobry sposób, żeby wykorzystać jakąś bagietkę czy bułę, której zapomnieliśmy, zeschła nam, nie wiemy co z tym zrobić. Tylko pamiętajcie, żeby to było jasne pieczywo, delikatne, żadnego razowego, bo efekt nie będzie ten sam. Teraz bierzemy pomidory i rozgniatamy. Można się pobawić troszkę jedzeniem. Nie wiem, mi babcia zawsze mówiła, nie baw się jedzeniem, ale się jej nigdy nie słuchałem. Bardzo lubię rozwalać te pomidory. No dobra, te zwłoki pomidora to już nam nie będą potrzebne. I teraz najważniejsza rzecz w Salmorejo, czyli oliwa z oliwek. Potrzebujemy jej tak na... Mamy tutaj pół kilo, 700 gramów pomidorów. I na taką ilość będzie potrzeba niecałe 100 ml, powiedzmy 70-80 ml oliwy. Sprawdźmy, czy sucha buła już nie jest taka sucha i czy wsiąknęła już trochę pomidorów. Tak, myślę, że jest gotowa. Zaczynamy blendować. I ten ważny, kluczowy element polega na tym, że oliwę dodajemy powolutku, małym, cienkim strumieniem, tak jakbyśmy robili majonez. To jest bardzo istotne, ponieważ dzięki temu Salmorejo odpowiednio się emulguje i to właśnie dzięki temu ma taką idealną, jedwabistą konsystencję i strukturę. Zresztą zrobicie to, co sami się przekonacie, to jest niebywałe. Więc mamy już zblendowanego pomidora z suchą bułą, no i ten kluczowy element, nie? Uwaga, delikatnie, z wyczuciem.
cóż, salmorejo prawie gotowe. Możemy dla smaku dodać trochę soli. Dosłownie odrobinkę chluchcik octu winnego albo sherry. Teraz chłodnik najlepiej odstawić do lodówki na parę godzin, tak żeby był naprawdę zimny. Cóż, salmorejo się już schłodziło. Jesteśmy gotowi, żeby wykończyć. O, jakie gęściutkie. Zwróćcie uwagę na tą konsystencję, widzicie? To właśnie zasługa tej suchej buły oraz oliwy wlewanej cienkim, cienkim strumieniem. Teraz możemy to wykończyć. Tradycyjnie używa się jajka na twardo, które sobie kruszymy. Można użyć jakieś płatki migdałów, orzeszki pini, coś chrupiącego. Rewelacyjnie pasują rodzynki. Salmorejo jest w 100% wegańskie albo wegetariańskie, jeżeli dodacie jajko. Natomiast można też zrobić je z jamon de serrano czy jamon de bellota i wtedy naprawdę jest jeszcze pyszniusze. Salmorejo gotowe. Wygląda pięknie. Smakuje jeszcze piękniej. A, trochę się pospieszyłem. Salmorejo jest świetny na jakiś wyjazd, piknik czy coś takiego. Wystarczy wlać to wszystko do słoika i na miejscu, na trawce, na kocyku przelać sobie albo i zjeść prosto ze słoika z dodatkami lub bez. Tak więc opowiedzcie mi, czy udało się, czy sprawdził się chłodnik, czy pomógł wam w te upały, jak smakowało. Czekam na wasze komentarze, opinie i zdjęcia. Do zobaczenia.